Hej, cześć, witajcie moi drodzy w wystrzałowo-snajperskim trzecim odcinku z Sniper Elite V2. Skończyliśmy ostatnio przy niszczeniu konwoju za pomocą ładunków ze snajperki. Dobra, wybierzemy sobie tutaj nową broń Mosin Nagant. Tak, to jest nasz nowy przedmiot, sobie go weźmiemy. O, jest radziecki karabin, oh yeah. No jest, jest ta moc. Dobra, wyrąbane tu Thompson. O, MP40 najlepsze, ale byśmy przetestowali tą nową broń PPS H41 Wellrod. Który by był lepszy? Ho, ho, ho. O, z Wellroda MP40. Tego Mosina bym sobie przetestował. MP40 zostawiam. Wellroda weźmiemy. Dobra, wszystkiego po jednym i zaczynamy już. Okej, okay, i misja numer 3. Przedostań się do kompleksu. Dobra. Gdzieś jakiś pierwszy snajper, pierwszorzędny. Zginiesz, Marty. Zdychaj, kur... Miazga! Oko przebite, jak zwykle. O chuj. A ja jak zwykle nie pomyślałem. No, super. Się tak zapędziłem teraz, że teraz mam przesranę. No, super, super. A wiesz, że mam wyrąbane na ciebie. Przyjdźże tu. Przyjdźże tu i zgiń. Patrz, teraz się boi. Teraz się boi. Wyjdź. A, też dostałem, ale on będzie martwy. A, w czerep zebrał. W czerep zebrał. Kutwa rąbana. Dobra, ktoś jeszcze się zbiera na odwagę i chce mnie tutaj zgładzić. Dobra, welcome to śmierć. A, widzę, że się już poddają. Walkoverem to wygrywam. Czemu ja nie przypomniałem sobie, bo grałem sobie wczoraj ze znajomym w snajpera na koopie i się nie skapłem, że tutaj są coś takiego jak fałszywe alarmy. I dzięki tym fałszywym alarmom w ten sposób unikamy wykrycia i jednocześnie strzelamy z tej snajpery. A weźmiemy twoje zwłoczki. A teraz jeszcze obadamy teren. Tam jesteś, nazisto. Rąbana! I kij ci w oko. O, jeszcze kilku mamy do zabicia. A, jesteście zdziwieni? Jedź ci! Tak! Kurde, możecie już błagać swoje życie. Jeb! Po ustach dostał, rąbany. Ktoś tam jeszcze narzeka, że mu źle? Dobra, myślę, że to już chyba byli wszyscy. Okej. Jezu, jak mu łeb przestrzeliłem. Tylko, że on takie to zmazane jest. A, wyrąbane mam na to w sumie. Moglibyśmy już w sumie tak to zrobić. No patrz, nie zejdzie tak. Nieusłuchanie zrąbany. Dobra, przelutujemy te ciała i się dostajemy do tego kompleksu. Może jeszcze... A, proszę. Nie ma tak łatwo! Nie w moim świecie! O kurde, więcej tych. Uuuu. Nie, nie, nie ze mną, takie numery. Kurde, lepiej zejdź z tej osy. Ło, 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 ło. Teraz takie kozaki jesteście. Teraz zobaczycie moc tego snajpera. Moment, najpierw nieco by mi się energii zregenerowało.
Jak się zregeneruje, możemy strzelać do woli z tej snajpery. Da, zabijecie snajpera, chyba. Kurde. De. Tam. Kolesio mi się wydaje, że jest kozakiem. Już nie jesteś, bo czeka cię masakra. O, tam kolejny biegnie. Tam będzie się chyba kampił, idiota. Wyjdźże z ukrycia. Nie masz co tu. Dobra. No patrz, co za dzikie frajery. Dobra, tam jesteś. Tam cię zgładzę. Kurde. Co, nagle mnie zgubiliście? Co, żeż ryja? O kurde. Ach! Akurat na szczęście się zdołałem przebić, żeby tego gnoja zabić na szybko. Kurde, mam wrażenie, że to zaraz kolejny przybiegnie. Nie ma! O, Wellrod też był dobry, ale chciałem MP40. Ale jakoś przeżyłem. Patrz, rąbane nazisty. Aha, on sobie tak zszedł z tego budynku, no i... No i patrz. No i na co mu przyszło? Jak dostać porządnie. Dobra, jeszcze tamto ciało przeszukamy. I to by było w sumie na tyle, jeżeli chodzi o ten teren. Dobra, dziękuję. Ktoś jeszcze? Chętny na... strzałę w łeb? Tak myślałem. Czyli już zrezygnowali. Przegrywają walkowerem. A jakieś tu i te maski do przeszukania, nie wiem. Jakiś lucik. Nie, driryja. O, znowu coś znalazłem, czyli jakieś sekrety, na to wygląda. O, tu kolejny. Chyba, moment. Nie. A nie, jednak. Kurde, patrzcie. Sporo tu tego jest. Teraz co znajdziemy do reszty? To drzysz tam, ryja. Kurde, jak ja cię zaraz tam ogarnę, wyciszę i w ogóle, to się ogarniesz już do reszty. Bo jak tak można wydzierać się, no? No ja tego nie czaję. Fuck this shit. Ktoś tu jeszcze jest jednak. Chuj. Dobra. Co, Hitlera wołacie? Nie ma już zabawy. Miazga z twoim mózgiem. Dobra, zdechło mi. Dobra, gdzie macie... O, tu kolejne. O, tu tego jest sporo. Więc się tego w pizdu znajdzie. Czekajcie. Tu pewnie coś jeszcze będzie. Ja tak powęższę sobie. I coś znajdę wcześniej czy później. Dobra. Myślę, że to już na pewno koniec tych oddziałów. A, trzeba będzie niestety przejść tak. No to przysprintujmy. O. I tak dobrze. A zaraz, tu gdzieś chyba ciała były. Nie mam pewności. Dobra, szukajmy teraz ciał. Bo oni tam mają te amunicje, tylko się boją pokazać. A tu jakieś gorączki złota. Nie, bo to są jakieś sztabki. To jakiś reaktor mają, albo jakąś wylewnię. Nie wiem, co to tam posiadają. Tutaj mamy motorynkę. O, i są martwi. Dawać wszystko, co macie. Łącznie z jajami. No patrzcie, mają już full ammo. A tu nic nie ma, na pewno? Dobra. Nie ma na co liczyć. Bo i tak nie dostajmy. O, trzy mosiny. Jeden Steinhand granatę. Uuu, fuck this shit.
O, niedobrze, niedobrze. Oj, 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 oj. Zdychasz. Przeładuj to, gnoju, z łaski swojej. A teraz... A, no, 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 no. Czekaj, no. Ło, ty, no nie, ja tak się nie bawię. No nie, ja tak się nie bawię. Co za szuje rąbane. O, nie. Koniec tak. Tak się nie bawię. A jednak w trybie koopa jest o wiele łatwiej, bym powiedział, niż na jednego single playera. Ale no, samemu też można dać radę, no. Co my to jesteśmy jakieś... Dobra, lepiej może nakucanego, bo tutaj wyczuwam ostre niebezpieczeństwo. Nie chcę dać się znowu zabić. Tu już i tak nam się... Kurwa. Obserwuj cel. No, ciekawy jestem tylko, jak oni mnie zauważą. Te, bo znowu zginę. No, bez jaj, przecież jak mnie wykryli? Te, żebyś kurde... Zdychłeś? Czekaj, przeładuję pistola. A teraz tak. Dobra, nic nie zadziałało. W związku z tym rzucimy granata. I oddałem ci szmato. Kurde, dostał. Z po niemieckiego granata. Takiś kozaczek był, jak siedziałeś przy działku. A teraz kwiczysz, płaczesz i błagasz o życie. Dobra. Takiś był mądry. Czekaj, gdzie to jego ciało? Aż tak nagle eksplodowało? Dobra. Mamy jego amunicję. Teraz przejdziemy jeszcze do takich rzeczy. Może już lepiej nakłócanego. Bo na początek żeśmy trochę sfejlili. No nie ma co. Okej, jest. Ale koleś dostał centralnie z granata. Tu nie przejdziemy niestety. O, o, to jakieś skotki. Już mamy tego 5 sztuk. Ciekawe, co dostaniemy, jak zbierzemy wszystkie. Chociaż wątpię, żebyśmy to wszystko zabrali. Dobra. Idziemy sobie teraz dalej. Przeładowana broń. Weź lepiej ze sobą pistola, a jak nie, to w konieczności snajperkę. A, no i muszę zważyć na te alarmy fałszywe, czy tam komunikaty. Bo wtedy mnie nie usłyszą te gnoje. No, kurde koleś. Człeniu, odsunąłbyś się jakoś, nie wiem, włączcie jakiś alarm. Dobra, w dupie mam to. No, już, zawołali mnie. Teraz muszę uważać. No chciałem czekać na alarm, ale nie, w dupie to mają. No to ja też mam w dupie takie czekanie i zabijam, no. Co ja się będę z wami gnoić? Kurde. Gdzieś jeszcze? No ja was zapraszam, no kurde. Żadna chyba trudność walczyć ze snajperem. No ale dobra, jak się mnie boicie, no to ja idę do was. Jakie okna, kurde, okno to ty masz na czole. Wyryte. Dobra. Nagrywam snajpera, nie pisać do mnie. Jebci.
No proszę. I kolejny się złożył. Tak, żeby mnie tylko nie zaskoczyły te idioty. Kurde. Niemieckie. Kurde, iść dalej mnie to zastanawia. Czy nie wpadnę na większe ryzyko? Dobra, skoro już tu jesteśmy, to możemy już podkładać pierwszą bombę. Erste bombę, podkładanie. Dobra, tu mamy ciało. Full już. A wielka szkoda. Dobra, podkładamy. Zaraz zjebnie. Chyba się już proszą. Nie, tu już trzeba wyciągnąć karabin. Szmatogin! Dobra, poszło. Niemieckie ścierwo się zdziwiło. Coś jeszcze? A, tak myślałem. O, ty. Kurde. Tak też ze mną poczyniać. No, chłopak mnie zaskoczył tutaj. Ale... Szczerze mówiąc, to dla mnie było nic. No, weź się dobrze ukryj. Weź na jakąś snajperę. No, ty nie umiesz się kryć. Mam takie wrażenie. Na pewno nie w tym miejscu. Tam jesteś. Ooo! Ty się ścierwo. Kurde, matka ci nie nauczyła pokory. No patrz, ta się ukryła. Pizda niemiecka. Taki jest dobry w strzelaniu, to zaraz ci zrobię kukumanu niuniu, to i kurde się ogarniesz. Ty i cała twoja porąbana. No i patrzcie, się znowu skrył. No. I w pizdu z tobą. Czekaj, jeszcze ci zrobię takie coś. Gówno nie pomoc. Gdzie jest Hitler? A jak go nie znajdziesz, to kanapki nie dostaniesz. A zresztą nie żyje, dobra. Skoro już obezwładniony, to i też musi być martwy. Dobra. Wyjebane. A teraz gdzie idziemy? A moment, jeszcze przeszukamy tych biedaków, nie ma. Każdy biedak jest coś warty. Nawet jeżeli jest Niemcem zasranym. Dobra. Po służbie Hitlera. Dawaj, co tam masz. No, dziękuję. I tyle mi wystarczy. Aż tyle. Dobra, może pójdziemy tą drogą. Tylko może nieco kłócanego. Bo nie chciałbym naprawdę skończyć źle. Ponownie, bo już znowu raz zginąłem. A nie chciałbym powtórki z historii. Okej, są tu jakieś znajdźki. Co ja ci się będę po tym spinał? O! Dużo ammo. Dobrze, że tu wpadłem. Przynajmniej jest co zbierać. Dobra. Tak popatrzam sobie, co tu jest, czego nie ma. Co ewentualnie można by było zniszczyć. Te, tu można przejść? No patrz, nie można. Co za syf. Dobra, idę tam normalnie, nie chce mi się. Wolniej. O, i tu mamy już bombkę, numer 2. Fuck. Zaraz ci zrobię wazis das, kurde. Jak to kurwa możliwe? Ty niemiecka ślamazaro, zaraz cię dorwę. No jak to jest w ogóle możliwe? Nie. Wyjebane. Dobra, to idziemy
z drugiej strony. Się tak bawić nie będę. Idziemy teraz tą stroną. I wyrąbane na innych mamy. Wyrąbane. Dobra, tu przeszukajmy sobie. Dynamit. Tylko tyle. Tylko tyle. Dobra. Przejdziemy sobie teraz to tak. Tu mamy jakieś zbiorniczki. Myślałem, że coś widziałem, ale to mi się tylko zdawało. No i kiepsko. Fuck. Nie no, porządnie mi się zebrało. Te tam też strzelają. No kurde, otoczyli mnie te kurde. No nie. No nie. No chyba zaraz mnie jakiś szlak trafi. Kurde, tacy jesteście dobrzy? Tak chcecie się ze mną bawić? Dobra, niech wam będzie. Jebać cię, Niemcu zasrany. Kurde, na kolana. O, fuck. Ty też, kurde, bono. Jebć. Zdychaj. Śmieciu. Te teraz mi tam strzelają. Kurde, no zadup go, czemu żeś go nie zadupił, Jezu. Zajebiście, seria failów, no nie ma co. Dobra, teraz powtórka. Teraz tam podejdzie koleś. Się założę. No, no podejdź, kozak. Takiś dobry jest. W strzelaniu to może i jesteś. Co, teraz się boicie podejść? Kurde, boi dupy hitlerowskie. Kurde, strzelać, ścinać głowy potraficie. Ale kurde, ze mną to już po prostu jest ciężko. Moment, tu gdzieś była amunicja do Mosina, ale to chyba nie w tym pomieszczeniu. No i widzicie, i tak mnie te Hitlery wkurzyły, rąbane, kurde, śmiecie nazistowskie. Jebaństwa. O, o, zrobimy mu... Kurde, żeby tak cię, matka... Ło! Weź ty lepiej jakąś broń, bo kurde... Te... No! Kurde, spierdylaj! Już zrobią z ciebie miazgę. Zdychasz! Kurde, wyszcze... O, ty! No nie! No chyba cię, kurde... Szlak trafi, no. No jak ja mam się z nimi teraz przeciwstawić? Jak te jebaństwa są wszędzie? Nie, ja tak się bawić nie będę. Ja się tak kurwa bawić nie będę. Nie słyszeliście tego. No. Żeby was, kurde, tym razem nie było już. Jeszcze? Jeszcze któryś? Bo już naprawdę rage mnie doskwiera. Już jestem u piętna rage'u. O, tam jest. Kim się ma to, Iwona? Co ryjec tak krzywisz? Smacznego. Co się schować, kurde? Idź się z Hitlerem baw. Moment.
No na co się kładziesz? Na plaży jesteś! Żebyś mi się tu kładł za moimi plecami, ty śmieciu niedorąbany. Jeszcze ktoś? Dobra, tu mogę już podkładać bombę. I żeby któraś pierdoła nazistowska mi się nie... Żeby mnie któryś z nich nie naskoczył, bo normalnie będzie po pasie. I już mi teraz idzie, tylko jak to spieprzę, to już po prostu po mnie. Kurde, teraz to sracie w gacie, boicie się? Tak? Tak? No dobra, ja cię rozumiem, kurczę. Idź rozkręcać czołg. Kurz, zwoginiesz. Te, gdzie jeszcze? Ło, ty, nie ma. Fago, oni będą strzelać z dwóch stron, a ja tak sobie nie pozwolę, nie ma. Schowaj ty się. Jak coś napierdolniesz jakiegoś granata. I wywalone. A, se możecie strzelać, nazistowskie gówno. Macie granata. A wam pizgnę w prezencie. Te, przeżył. Przeżyła pizda. Ale tego już nie przeżyłeś. O fuck. Fuck this shit. Nie! No kurde nie! No przecież ja się już prawie schowałem za osłoną. Ja pierdolę. No już inaczej tego nie mogę powiedzieć. Nie. Wypierdalaj, jebańczu. Jeszcze któryś. O kurde. O ty, granatami się tak chcecie. Te kurde z dwóch stron strzelają we mnie. Jebaństwa. No nie. No zaraz mnie chyba jakiś szlak trafi. No zaraz mnie coś rozkurwi. Zaraz coś normalnie wezmę do łapy i normalnie to na dwie części rozerwę. I idź ty lepiej z tą MP40. O, tam coś jest. Weź sobie to, widzę. O, super. Gorączka złota. Aż się cieszę normalnie. Moment, czy nie ma kogoś za mną? Jebać cię. No ju. Teraz. Nie mnie tu nie chce naskoczyć. Ja zaraz pizgnę granatem i kurde poczujecie moc. Macie granata. Ło, w pizdu. Spierdalaj. Z mojej ziemi. Te, no kurde, ale jak miałem sobie dać trzy rady w trzech na jednego? No chyba was kurde popierdzieliło. Nie! Kurde, rozkurwię was wszystkich już. Że tak już powiem, no. Jebane nazisty. Kurde. Pełna szarża! O kurde, no przesadziłem już. No już po prostu przesadziłem, bo ten rage mnie tak już rozkwiera. Ja pierdolę. To drzesz ryja, kurde. Hitlera się tak nie woła. Nie, po prostu... Teraz to już tak straciłem cierpliwość, że po prostu tego inaczej nie mogę określić, jak po prostu samoistny rage. Zaraz, no muszę ich jakoś zaskoczyć, bo oni będą szli z dwóch stron, a ja sobie tak nie mogę pozwalać. Po prostu ja tak nie mogę. Zaraz zrobię z nimi porządek. Te nazisty się nauczą, że ze mną tak nie wolno walczyć. Momento.
Jezu, facepalm. Po prostu facepalm. No czemu mi nie zmieniłeś na taką broń, którą chciałem? Tylko mi bierze jakieś gówna syfy rąbane. Nie no, jeszcze raz, jeszcze raz. Jebać cię. No, który jeszcze? Który taki jeszcze mądry i mnie zabije po raz, nie wiem, 10. No, który? Który stawi mi czoła i będzie godny? Tu gdzieś była amunicja. Wyjebane. Ciekawe, gdzie mnie znalazłeś. Chyba w Kinder niespodziance, ty szujo jebane. Dobra. Parę wdechów, wydechów i może będę spokojniejszy. Dobra, pierdylnij granata. Teraz to gówno zrobicie. Weź tego snajpera. Jest! W końcu w dziób dostałeś. W dziób rąbany dostałeś. I po prostu kuci w dupę. Który jeszcze? Idzie tam. Nazistowska. Double hilt! Co? A myślałem, że double. Double hit? Czy double kill? Jest! Dobry double kill! Rozkładacie się w cząstki pierwsze, idioty. Dobrze. Tak ma się niszczyć nazistów. Tak się ma, kurde, rozkurwiać. Dobra, idziemy. O, idzie następny. Nie ma! Nie ma ucieczki! Nie ma do mamusi! Uuuu! Ale dostał! Aż się rentgen uruchomił z wrażenia. No prawie to by dostał w nerkę, ale no cóż. Pech to pech. Dobra, myślę, że już wszystkich rozpierdliłem. Mam przynajmniej taką nadzieję, bo teraz to co się działo, te moje rage'e, to jest w ogóle nie do pomyślenia. No po prostu, jak te nazisty tak mogą mnie wkurwiać? No już inaczej tego nie mogę określić. No wybaczcie za moje wulgaryzmy, ale no jak tak mogą mnie irytować, no. Ale już wyginęły padalce zasrane. Kurde, w kopa to żeśmy przeszli chyba z 15-18 minut, a tutaj to już jest pół godziny, no. Schweigera, kurde. Takiego Schweigera będzie tu, na czole. A, i teraz jeszcze źle idę. Co zajebiście. Nie wiem, jest jakaś mapa, czy coś. Dobra, idę tym sprintem pieprzonym. Żeby mi się nie wydawało, że już o wszystkim zapominam. Ale ja pierdolę, no. Co to w ogóle było? Tak to mnie jeszcze te nazisty nie wkurwiły jak dzisiaj, no. Dobra, jesteśmy już na miejscu, tym razem na kucaka. A w sumie tu nie trzeba. A, to teraz sobie już przypominam, co tutaj mamy. Dobra, to idziemy. Wyjebane. Najwyżej znowu będziecie słuchać mojego rage'u, który jest nadzwyczaj wspaniały. Jest. Co, Hitler? Zazdrościsz takiej, kurde, władzy? Kurde, tobie też rozstrzelę kiedyś ten łeb niedorozwinięty. Dobra, mamy granata. A teraz kucnijmy na propsie i cutscenka. The scientists were nowhere to be found, but I kept looking, hoping to find some clue that would lead me to them. Mela Gevorn with the cover. Dieser Bastard Schweiger
O chuj. Te! Co dojczu? Co się na mnie patrzysz? Zaś ci ten łeb rozpierdzę. Ty kapusiu zasrany! Oj, snajperze, ty nie mogłeś się jakoś skampić, nie wiem. No cokolwiek ten, no bo zaraz mnie powystrzelają, nie ma tak. Nie ma takiej zabawy. Dobra, teraz się będziemy bawić. Dobra, może lepiej nieco odczekajmy. Oni niech sobie postrzelają. Jak jakieś amatorskie śmiecie. Mogę pisnąć jeszcze granata. O, takiego. I kij wam w dupę. Jebut, poszło. Teraz tamtego z góry odstrzelimy. Będzie headshot? Będzie headshot. No, teraz to już mi idzie dobrze, więc nie powinno być problemów. Bum, pięknie. Dobra, gdzie jeszcze? Ohohoho, jak dostał. Wo. O kurde, coś się teraz tu dzieje. Trzeba uważać. Dobrze. Pięknie. No patrz. Prawie dostał. Aj, ta moja celność. Do dupy. O, mam jeszcze granata. A. Jebut. A, pizgnę, co mi tam. A, zbugował. Patrz, no prawie się zbugował. Dobra. Jeb. Rozpruty łeb. Wypierdylaj. Nie ma tu miejsca dla ciebie. Dobra, tak se strzeliłem. Ale patrz, kampią te śmiecie. I to mnie zaczyna irytować. Uuu, piękny hedzik. I rentgen musiał być. Dobra, ktoś jeszcze się zdobywa na odwagę i chce mnie zabić? Tak jak myślałem, czyli już nie. Jeszcze jakieś kozaki tu stoją po tym świecie. Ty agencie! Wypierdalaj. Już wszyscy? O, tam następny. O Jezu. O, w nóżkę dostał. Nie ma już nikogo? Dobrze, zadowolony jestem z tego powodu. Okej. Możemy iść, tak? A co mi tam? Nie żałuję sprintu. O kurde, to jeszcze oni są. O, w pizdu. Gdzie tam strzelasz? Czekaj, ja ci zaraz zrobię tu strzelaninę. O, tam jesteś. Zwalaj mi stąd. O chuj. Won mi stąd. Następny kurde hardcore z pistoletem. Gdzie jeszcze? No powiedzcie, gdzie jeszcze? To ja wam kurde te łby rozłupię. Dobra, już wiem gdzie strzela. Fuck! Kur... No nie, no po prostu nie mogę już. No po prostu już nie mogę. No nie, jeszcze raz ich wszystkich niszczyć. No wy chyba sobie żartujecie. Wy chyba sobie żartujecie. Masz tutaj. Dobra, teraz szybciutko. Gdzie tam następny? Pięknie, hejcik.
Ohohohoho! Jądro? Myślałem. No niech to go chuj strzeli. Przeładuj, bo zaraz mnie nerwy rozciągną. No, no, już, koniec. Dobra, mogę iść. To było teraz szybsze niż mi się wydawało. Zaraz zrobimy to tak. Dobra, gdzie ty tam jesteście? Chyba już mogę uciekać. Co mi tam szkodzi? O, tam jakiś fighter z karabinkiem. Dobra, gdzie ty tam jesteś? Dobra. Dobra, za osłonę, dobrze. Ło. W pizdu. Weź lepiej jakiś karabin. Przeładuj teraz. Doskonale. Dobra, walnij granata i zginą. Dobrze. No, teraz to już, kurde, takie kozaki skończyły się. Nie ma już takiej zabawy. Wkurzyliście snajpera? No teraz macie po łbie. I wybaczcie, że odcinek będzie długi, ale po prostu, no, rozpieprza mnie ta misja. O, ktoś tam chyba jeszcze mądry. No weź się, pokaż. Gdzieś tam pewnie na górze jest. Te! Fuck. Kurde, to ja żebym tego nie spieprzył. A żebym tego nie spieprzył, to muszę uważać. Kurde. Dobra, ze snajperem mu przywalę. Ło, jakie trzęsienie ziemi. Tej, gdzie on zniknął? Kajty. Dobrze. Okej. Opanowana sytuacja. Teraz tu trzeba rozwalić ich. Są tam jacyś? Czy to tylko mi się zdawało? Okej. Idź z tą snajperą i nie marudź. O Boże, jakie wybuchy. Ostro. O, nawet nie muszę biec. No dobrze. O, ciebie tu przeszukam jeszcze. Jeśli łaska. Dobra. Wyszliśmy z tego piekła. A teraz przydałoby się po cichu. I to tak po cichu, żeby po prostu już nie być wykrytym. A, dobra. Zapomnimy już o tym. Dobra. Już dostajesz po główce. O tak. Zadowolony? Ja myślę, że tak. O, jakiś pojazd przyjechał. O! Kiepsko! Kiepsko! Dobra, ale tak was powystrzelam wszystkich po kolei. No gdzie strzelasz do mnie? No i ta moja celność to jest w ogóle epickość. A, bo mnie zabijesz.
No i gdzie ty przeładowujesz, jak nawet we mnie nie celujesz, pizdo? Dobra, teraz do którego bloku? Czy mieszkania? O, 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 tam jakiś kozak strzela. Te, gdzie jesteś? Gdzie tam strzelasz? Kurde, za zbiornik, bo coś czuję, że to będzie masakra. Patrz, jaki jebaniec. No i teraz w drugą stronę biegnie, tak specjalnie. Nie ma! No, słusznie, dużo punktów. Takiś był kozak, tak się bawiłeś berka, to jesteś już berkiem. Ale niestety, który gryzie ziemię. O, może jeszcze z tego karabina postrzelamy. Dobra. Gdzie strzelasz? No, come on! O, przyjechali znowu. Kurde, po was już. Woohoo! Dobra! Mogę już skończyć? A mogę! Dobra, idziemy stąd. Mam już tej drogi dość. Co? Jeszcze ktoś żyje? Wy chyba sobie jaja robicie. A czekajcie, zrobimy im takie małe zaskoczenie. Moment. Skoro oni są tacy dobrzy i kampią w takich miejscach, no to zaraz im zrobimy imprezę. Nie ma problemu. Jacy idioci, oni tam strzelają. O, jak mi przykro. No patrz, jaka szuja. Czekaj. O kurde, żeby to się dla mnie źle nie skończyło tylko. A, w sumie dobrze zrobiłeś. Ło! Jest! Za czwartym razem, ale się udało. Pastwiłem się, ale wyszło. Dawaj ammo. Lepiej. Dobra, coś tam jest? No, nieważne. Gdzieś jacyś hitlerowcy? Gdzie wy w ogóle strzelacie, idioci? Przecież wam zaraz zrobię pranie mózgu. Zaraz ich zaskoczę, patrzcie. Są idioci. O, dobra, znalazł mnie jeden. Dobra. Poszło mi stąd. Gdzie jeszcze? Tacy jesteście dobrzy w strzelaniu. Zaraz zobaczymy. O kurde, o fuck. O fuck. O fuck. Nie! Masz to przeżyć. Albo będziesz miał problem. Jezu. Przecież to prawie się dla mnie źle skończyło. Dobra, mam mało ammo. Zaraz mam problem. No, już wychyl się, wychyl się. No, dziękuję, dobranoc. Któryś jeszcze? Aż się ten ze snajpery roz... Jesteś ostatni, więc giniesz! No patrz, nie ułatwił mi tego życia. Ty, tu ktoś jeszcze jest, no. Wojna się nie skończyła, ewidentnie. Dobra. Gdzie tam strzelasz? Powiedz mi. Kurde, chyba im się muszę centralnie wystawić. Nie ma, nie ma. Ja tam już na ciebie idę z karabinem, więc możesz się szykować na śmierć. Dobra, nie ma ammo. Jest kryzys. Ogólnie. Dobra. Ostatni? Tak, to był ostatni. Jezu, w końcu się ta wojna skończyła.
My się już tu pożegnamy w tym niecnie epickim, długim odcinku ze Sniper Elite V2. Zaraz tam dojdziemy do końca misji, tylko jeszcze ich zlutujemy. No i dobra, jeżeli wam się spodobał odcinek, bo na pewno było epicko, może i długi odcinek, ale całkiem epicki, do rzeczy, był rage, był wkurw, wszystko było, snajperstwo też było. I jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I ja się tutaj z wami żegnam. Z tej strony był Scorpio i Sniper Elite V2. Trzymajcie się, na razie, yo! Za 2 dni następny odcinek, albo nawet i jutro. Jeżeli oczywiście mi się uda, to nawet jutro bym nagrał kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie, yo! Tym razem.